Zapytał się tej dziewczynki, dlaczego ucieka. Ona powiedziała, bo się ciebie boję, bo strzelasz. Nie bój się mnie, nie zabijam bez sensu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Jesteśmy w Krakowie na dzisiejszym rynku podgórskim. Tu oczywiście w czasie II wojny światowej znajdowało się krakowskie getto. Po mojej prawej stronie, gdzie znajduje się dzisiaj magistrat, był oczywiście budynek Judenradu, a obok zaraz komisariat policji niemiecki. Dzisiaj właśnie o Judenradzie, o Judische Ordnung Dienst, a więc o żydowskiej policji pomocniczej, o katach, SS-manach i personelu niemieckim, który zarządzał gettem, i oczywiście również mordował, i o postawach ludzkich, które różnie, jak i w życiu bywa, były takie, które trzeba chwalić, a były też takie, które jak najmocniej trzeba ganić. I nigdy, żeby takie postawy nie wróciły. Partnerem dzisiejszego odcinka jest letyshops.com. To serwis, który przelaje Wam część pieniędzy z zakupów. Mechanizm jest prosty. Sklepy płacą prowizję za reklamy, a Letyshops oddaje Wam nawet 70% tej prowizji. Są to prawdziwe pieniądze, które możecie sobie wypłacić. Mowa o ponad 3000 polskich sklepów, wśród nich m.in. Allegro czy Decathlon. Rejestracja jest bardzo prosta, a po tygodniu otrzymacie konto premium, które umożliwi Wam uzyskanie nawet o 30% większego cashbacku. Zaoszczędzicie jeszcze więcej, korzystając z programu lojalnościowego. Dzięki aplikacji na telefon lub wtyczce do przeglądarki, Letyshops poinformuje Was, ile możecie zaoszczędzić w danym sklepie. Czas krakowskiego getta to był potężny czas próby ludzkich charakterów. Ja już mówiłem w odcinku, gdzie Polak uratował Niemkę, że nie ma narodu parszywego, całego parszywego narodu, i nie ma też całego narodu świętego. Powiadałem Wam, że oś zła czy dobra wije się między tak naprawdę ludzkimi charakterami. I tak też było tutaj w okresie II wojny światowej. Był to czas potężnej próby ludzkiego charakteru, czy idzie w kierunku podłości, niegodziwości, czy też staje się szlachetnym i w ramach tego całego terroru i łaski okupanta i niepewności powszedniego dnia potrafi okazać człowieczeństwo. Ciężko oceniać dzisiaj z perspektywy czasu zachowania tamtych ludzi, ale byli tacy i tacy. I dzisiaj opowiem Wam o tych, którzy nie wytrzymali tej próby, ale też o tych, którzy mimo tego wszystkiego próbę tą wytrzymali i potrafili okazać ludzką twarz i człowieczeństwo. Znajdujemy się dokładnie w miejscu, gdzie w okresie II wojny światowej miała miejsce siedziba Judenratu. Dokładnie tutaj Rada Judenratu pod przewodnictwem głównego prezesa, w tamtym czasie tego pierwszego pana Rosenzweiga, musiała spełniać praktycznie wszystkie żądania hitlerowskiego niemieckiego okupanta. A więc musiała przygotowywać listy do wysiedlenia, do wyrzucania, listy tych, którzy mieli iść do obozu zagłady. Najczęściej były to tak dramatyczne sytuacje, bo na listach znajdowali się bliscy, rodziny, przyjaciele. Niemcy współpracowników swoich dobierali zawsze odpowiednio, pod pewnym rysem psychologicznym. I Rosenzweig niestety nie był im tak bardzo mocno uległy na rękę i pewnego dnia został całkowicie odwołany z prezesa Judenratu. Tak jak wspomniałem, Niemcy zawsze dobierali sobie współpracowników pod względem psychologicznym. Musiały być to ludzie zdegenerowani i ulegli im wszystkich ich rozkazom. I na przykład prezes Judenratu, Rosenzweig, nie był takim człowiekiem. Był to człowiek szlachetny, o dość takiej spokojnej posturze, zaczesany siwą grzywką. Podczas jednej z wysiedleń Pankiewicz wspominał, że do apteki do niego weszło 3 SS-manów. Bez słowa, z zimnym wzrokiem, wyciągnęli broń, położyli na ladzie i zaczęli ładować amunicję do magazynków.
Kiedy Pankiewicz zapytał SS-manów, Wünsche, czym może służyć, nic nie odpowiedzieli, tylko zimnym wzrokiem rozejrzeli się dookoła apteki. Wyszli przed aptekę i Pankiewicz zauważył scenę. Jak jeden z SS-manów zawołał policjanta właśnie z policji żydowskiej i kazał przyprowadzić mu Rosenzweiga. Kiedy przyprowadzili Rosenzweiga, SS-man odpowiedział krótko: od dziś nie jesteś prezesem Judenratu. Sabotowałeś nasze rozkazy, nie wypełniasz ich doskonale. Wziął rękojeścią, uderzył potężnie Rosenzweiga w głowę. Ten spokojnie, mimo że lała się z jego krew, stał, nie odpowiedział słowem. Zawołał następnego z Żydów i powiedział: dziś ty będziesz prezesem Judenratu. Spójrz na niego i wiesz, jak wypełniać nasze rozkazy. Tym nowym człowiekiem był Gitter, a szefem całej policji żydowskiej został nie kto inny, jak Szymre Spira. Wcześniej, przed wojną, bardzo mocno rozmodlony człowiek. Człowiek, który nosił długą brodę, kapotę i był szklarzem. A w okresie II wojny światowej można śmiało powiedzieć, że był symbolem kolaboracji i zwyrodnialstwa, bo jego rządy z policją żydowską były tylko i wyłącznie skierowane na niezwykłą służalczość i wypełnianie zbrodniczych rozkazów niemieckiego okupanta. Pamiętacie odcinek, co wytwarzał polski aptekarz na zapleczu swojej apteki? Apteki pod Orłem, mówię tutaj o panu Pankiewiczu. W aptece odbywało się wiele ciekawych rozmów dotyczących właśnie sytuacji i charakteru getta. Do apteki przechodził Hauptstammführer Kunde. Był to człowiek o niezwykle zawiłej psychice. O charakterze Kundego świadczy na przykład taka scena. Idąc tą ulicą, w pewnym momencie otoczyli go Żydzi, prosząc o pieczątkę na karcie, aby nie zostali wysiedleni jako ci, którzy nie mają pracy. Kunde, zanim zaczął rozumieć, co do niego mówią, tłum coraz bardziej się zgęszczał. Kiedy Kunde po drugiej stronie chodnika zobaczył idącego SS-mana, nie chciał, aby on zobaczył, że Kunde jest człowiekiem, który rozmawia z Żydami. Wyciągnął więc pistolet i powiedział, że będzie strzelał, aby się rozstąpili, i rzeczywiście strzelił. Kula odbiła się od kamienicy i ugodziła jedną z lekarek żydowskich tutaj w ramię. Wszyscy się rozpierzchnęli natychmiast i zaczęła uciekać taka mała 12-letnia dziewczynka. Kunde za nią pobiegł, złapał ją i zawołał tłumacza. Zapytał się tej dziewczynki, dlaczego ucieka. Ona powiedziała: bo się ciebie boję, bo strzelasz. Nie bój się mnie, nie zabijam bez sensu. Co potrzebowałaś? Pieczątkę dla mamy i dla taty. Kim jest twój ojciec? Jest szewcem. Kunde wziął tą dziewczynkę, przyszedł do apteki i na ladzie u Pankiewicza wyciągnął stempel i podbił dla rodziców tej dziewczynki pieczątkę. Mało tego, jeszcze inni mogli położyć dokumenty, aby Kunde te pieczątki wykonał. I na taką właśnie łaskę, niełaskę, humor bądź brak humoru, zdani byli mieszkańcy krakowskiego getta. Spójrzcie na tą kamienicę po prawej stronie. Ewidentnie widać gdzieś ślady po kulach. Nie mam informacji, kto strzelał i kto został tutaj zabity. Ale w getcie działy się rzeczy dantejskie. Niemcy mogli robić, co chcieli. Mogli wziąć karabin maszynowy albo ręczną broń i strzelać do tych, którzy nagle wyjrzeli przez okno. Ludzi wyrzucano poprzez swoje mieszkania. Pankiewicz wspominał na przykład, że widział, jak jednego ze starszych Żydów, który nie mógł wstać, wyciągnięto po prostu na balkon i rzucono na dół, na bruk. Oczywiście upadł i zabił się na miejscu. To, że Gestapo i SS-mani mieli bezwszechwładną władzę tutaj w getcie, opierało się również na współpracownikach, na różnej maści konfidentach i tych, którzy złamali swój moralny kręgosłup i służyli okupantowi. Wielu takich ludzi, współpracując z Gestapo, wydawało kryjówki żydowskie, jak i również przechodziło na stronę aryjską. Zdejmując opaskę, wyławiało tych, którzy tam się ukrywali. Ławiało również tych, którzy tą pomoc tamtym udzielali. Takie nazwiska jak Forster, jak Salo Weninger czy Stefania Brandsteller to są nazwiska ludzi, którzy się zeszmacili i bez żadnego
bez żadnego pardonu. Wydawali swoich obywateli, wydawali swoich ludzi, wydawali swoich przyjaciół, a doskonale wiedzieli, gdzie ich drogi będą kierowane. Do Bełżca, do Treblinki, do Majdanka czy do Auschwitz-Birkenau. Po lewej stronie widać właśnie ślady mroku II wojny światowej, a więc mur, który okalał krakowskie getto. Za tym murem było całkowicie inne życie. Tam była śmierć. Tu niektórzy wierzyli, że jest szansa na utrzymanie wolności. I cała perfidia gestapowska, hitlerowska, niemiecka polegała na tym, że werbowano konfidentów właśnie zza tamtej strony, którzy przenikali na aryjską stronę i węszyli i mieli wydawać tych, którzy tu się ukrywają. Na przykład taka Stefania Brandsteller, która do swojej perfidii wykrywania i denuncjowania do gestapo dochodziła niezwykle mocno i ostro. Ona potrafiła rozpoznać również dzieci żydowskie bawiące się w parku, które ukrywali Polacy. I po przekupieniu ich cukierkami albo słodkościami potrafiła wyciągnąć od nich informacje, gdzie się ukrywają i czy imi są właśnie dziećmi, kto jest rodzicami. A potem dojechać, przyjechać bądź zjawić się u tych rodziców i szantażować ich łapówką, kamieniami szlachetnymi, biżuterią i w ten sposób się po prostu wzbogacać. Nazwisko Forster to był człowiek, który praktycznie chodził bez jakiejkolwiek krępacji między gestapowcami i esesmanami. Współpracował. I tu Pankiewicz mówił, że jego postawa była różna. Bywało tak, że można było poprosić go o pomoc i taką pomoc potrafił wyjednać w postaci dokumentów czy zwolnienia kogoś z aresztu, ale bywało też tak, że ci, na których doniósł, lądowali na OD, a potem stamtąd szli już do obozu zagłady. Natomiast większość tych ludzi, która współpracowała z okupantem, jak Spira, jak Foster czy Brandstetter, uważała, że przetrwają dzięki temu wojnę i że są równi Niemcom. I to było niezwykle mylne spostrzeżenie i mylne myślenie. Ulica Lwowska to jest drugi ocalały fragment właśnie muru getta krakowskiego. Spira był święcie przekonany, że przeżyje II wojnę światową, służąc Niemcom, wypełniając ich najbardziej perfidne, zbrodnicze rozkazy. Kunde opowiadał Pankiewiczowi, że Spira został wybrany specjalnie do tej swojej roli. Mówi, panie Pankiewicz, pamięta pan Rosenzweiga? Nie, nie spełniał się, stwarzał nam problemy. Więc Spira i Günther musieli być tacy, którzy problemów stwarzać nie będą. Spirę było bardzo łatwo przekupić. Na przykład jakimś nowym paradnym mundurem. Powiedzieć mu, że może wyjść na stronę aryjską bez opaski. Może również handlować i może się wzbogacać. Przecież u Spiry na stole leżały sardynki, mleczna czekolada, koniak, dobre cygara, co tak naprawdę, jeżeli chodzi o towar, były jakby, powiedzmy, nie z tej planety w getcie krakowskim. I Spira był święcie przekonany, że może wszystko. Dochodziło no nawet do takiej sceny, że SS-man, kat getta, niejaki Pilarczyk, oczywiście spolszczyłem nazwisko, Pijarsyk się nazywał, spoliczkował Spirę i Kunde dał mu naganę. Nie Spirze, ale SS-manowi. I mało tego, Spira o tym wiedział. A więc budowanie w nim takiej wszechwładzy i tego, że jest na równi z Niemcami, graniczyło z tym, że Spira bezwzględnie wykonywał każdy rozkaz, wykrywając i wydając wszystkie możliwe kryjówki, w których ukrywali się Żydzi po całkowitej likwidacji krakowskiego getta. Ulica Węgierska, dzisiejsza oczywiście ulica Węgierska, za mną dawny dom modlitwy. Kiedy getto całkowicie opustoszało, kiedy zostało całkowicie wysiedlone, zostawiono jeszcze policjantów żydowskich. Wmawiano im, że wkrótce dostaną papiery i będą mogli z rodzinami opuścić w ogóle generalną kupernię i udać się za granicę. Tylko jeden z nich, Schusser, przeczuwał, że Niemcy nie spełnią tej obietnicy. Sakramentnie powtarzał do swoich kolegów: rozwalą nas, zobaczycie, na Boga, rozwalą nas.
tym czasie jeszcze, w tym opustoszałym getcie, odbyły się dwa śluby. Jeden z Pira wydawał swoją córkę za jednego z żydowskich policjantów. Drugi, kierownik magazynu SS Demmler, ożenił się z dziewczyną z obozu, którą ściągnięto specjalnie dla niego i zamieszkał razem w getcie. Na uroczystość weselną zjawił się Hasse, arcyzbrodniarz, Ritschek, który mordował regularnie, i wszędobylski Kunde, o którym wam dzisiaj już opowiadałem. Kilka tygodni potem para młoda została rozstrzelona w Płaszowie, a wszystkich odomanów, włącznie ze Spirą, z Pacanowerem i inną resztą ekipy, zawieziono do Płaszowa i również wykonano na nich wyrok śmierci. Oni byli tak pewni, że służąc Niemcom w zbrodniczej działalności, na pewno przeżyją wojnę i że Niemcy będą traktować ich na równi. Był jeszcze jeden konfident, Forster, o którym wam opowiadałem. On też skończył bardzo marnie. Mimo tego, że okazał się pewną bezczelnością wobec Niemców i kiedy jeden ze SS-manów miał urodziny, wysłał mu bukiet róż. Kiedy on zobaczył, że bukiet jest od Forstera, kazał natychmiast go aresztować. Getto obiegła wiadomość, jak Forster, który ma takie kontakty z Gestapo, SS-manami, został aresztowany. Rano SS-man, który świętował awans właśnie i dostał od Forstera bukiet róż, poszedł na policję żydowską i kazał go wypuścić. Ale to był znak, że ja jestem z Herrenvolk, a więc z narodu panów. A ty pamiętaj, Żydzie, jesteś Untermensch, jesteś spod ludzi i nigdy nie będzie między nami znaku równości. I ci, którzy wciąż tego nie zobaczyli w tamtym okresie, skończyli marnie, jak cała ekipa odomanów została na rozkaz rozstrzelona przez Amona w koncentracyjnym obozie Błaszów. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, aby zawsze oceniać ludzi poprzez charaktery i poprzez ich czyny i to, co uczynili w swoim życiu. Ta garstka tych szubrawców, o których dzisiaj opowiadałem, współpracowała, zhańbiła się i była współwinna wielu tragedii i śmierci swoich rodaków i także tych, którzy im pomagali. Natomiast bardzo dużo ludzi, którzy tutaj przetrwało tą gehennę, nie było tak skundlone jak oni. I o nich na pewno jeszcze kiedyś w innych odcinkach History Hiking na pewno opowiemy. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnych przygodach z historią. Pamiętajcie o skorzystaniu z Leti Shops, żeby kupować taniej. To prawdziwe pieniądze, nie żadne zniżki, kupony rabatowe. Linki znajdziecie w opisie. A jeżeli czujecie niedosyt, pamiętajcie, że na naszych mecenasów czeka nowy odcinek podcastu oraz ponad półgodzinny reportaż o wstrząsającym znalezisku. Link również znajdziecie w opisie. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów Radosława Burczyka, Bartosza Karola, Marka Brzezińskiego, Witolda Chojeckiego, Adama Guska, Karola K., Marcina Lukomskiego, Sylwestra Mysona, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Rafała Subotkę, Piotra Szczaubę, Macieja Schnauznera i Mariusza Tokaja. Naszymi mecenasami są także Michał Dura, Michał Chmielarczyk, Marzena Bodzionny, Wojciech Byrski, Artur Chojecki, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Norbert Mądrzak, Mieszko Musiał, Damian Ślęp, Krzysztof Taborski, Michał Wojton i Piotr Woźniak. Bardzo wam za to serdecznie dziękujemy.